Kurde, wiecie co? Zrobiłem sobie tego mojego Escalade'a praktycznie stokowego. Mam tutaj trochę ulepszeń, ale wywaliłem z niego wszystko, co sprawiało, że ten samochód był praktycznie bolidem. Jakoś mi nie pasuje takie rozwijanie takich ogromnych prędkości dla tego SUV-a. Tak jakoś. Wiem, że różne są modyfikacje samochodów, że różnie ludzie modyfikują te auta, nawet takie duże SUV-y robią na wyścigówki jakieś samochody torowe, ale mnie to jakoś nie pasuje i dlatego sobie zrobiłem z tego auta praktycznie seryjny model, może tam z kilkoma modyfikacjami, jeśli chodzi o osiągi. Natomiast wygląd, nawet seryjny kolor sobie zainstalowałem, tak, tak. No dobrze, moje mam bardzo dużo kasy i mogę sobie zakupić jakieś nowe auto. Interesuje mnie troszeczkę Bugatti EB110, bo tak, właściwie na początku jak zacząłem grać w tę grę, no to go sobie wylosowałem i od tamtej pory mam to auto, ale tak jakoś nim nie grałem, tak samo nie grałem Huracanem zbytnio. A może grałem? Suprą oczywiście grałem, to pamiętamy. No i wylosowałem sobie Megankę z napędem naprzód. Kudą też jeździłem, Fair Lady wylosowałem. Damn! Nie, to odpada zupełnie. Ale mam tutaj auto, które kupiłem właściwie poza odcinkiem. I to jest samochód, którym naprawdę chcę sobie pojeździć w Fordzie. Dlatego, że to nie jest... dziewiątka w Need for Speed 2015 jest dziewiątka, a tutaj mamy ósemkę. Tak, ale te modele tak z wyglądu niewiele się różnią. Może odrobinkę, ale naprawdę niewiele. I ja sobie zakupiłem poza odcinkiem, poza nagrywaniem ten właśnie samochód, żeby móc go sobie stuningować i jakoś tam ulepszyć. No nie wiem, czy ja już to tutaj instalowałem. Tuninguj samochód, zobaczmy. Aha, to jest ten tuning. Ktoś mi tam pisał w komentarzach, żebym użył automatycznego ulepszania czy podnoszenia do statystyki jakiejś tam konkretnej. Bardzo mi się podoba w tym aucie fakt, że mamy tutaj napęd na 4 koła. No bo to przecież Lancer Evo. Tak, tak. No patrzę teraz, jakie możliwości są tutaj, jeśli chodzi o konwersję. Możemy zrobić, żeby Evo było RWD, ale wiecie co, wcale tego robić nie chcę. Zobaczę, jakie możemy tutaj zainstalować ospoilerowanie. Z tego co widzę, to sporo można tutaj zrobić. Jest to chyba jeden z nielicznych samochodów, do których jest tak dużo części w tej grze, a naprawdę ta gra nie słynie jakoś pod względem ilości modyfikacji, jakie możemy zainstalować do samochodu pod względem wizualnym. Możemy zrobić sobie z tego auta rajdówkę. Czego bym nie chciał, bo bardziej widzę to auto jako NFS-owiec, jako auto typowo do wyścigów ulicznych. Więc na razie sobie popatrzymy, co tutaj jest, aby mi się gdzieś w głowie stworzyła wizja tego auta. Możemy nawet progi tutaj wymienić. Wow. To są chyba progi, czy raczej chlapacze dodatkowe dla wersji rajdowej. To mnie niespecjalnie mi to pasuje. Maskę możemy zmienić. Wow. Coś takiego. Tutaj się, kurde, tutaj dodatkowe jakieś chyba oświetlenie. Tutaj też, plus jeszcze dolot. Jakbyśmy mieli się zanurzyć po dach. Kurczę, nie wiem. Ale tutaj na przykład mamy maskę. O, można sobie zainstalować. Zmieniłbym tutaj kolor od razu. To jest seryjny biały. Albo ja sobie taki nawet chyba kupiłem. Taki zderzak. Nie. Tu wybiorę sobie... Ta opcja mi nie pasuje. Troszeczkę ten grill jest taki dziwny. Lubię tuningować wizualnie te samochody. Nie patrzę teraz na staty, tylko pod względem wyglądu. Czy mi się podoba, czy też nie. Spoiler fabryczny jest bardzo ładny. Tak, nie wiem co to jest to tutaj. To mi się w ogóle nie podoba. Ale fabryczny spoiler jest naprawdę bardzo ładny i ja nie będę go zmieniał. Chociaż tutaj nie mamy opcji regulacji w tym fabrycznym, co jest trochę dziwne, no. Ale no nie mamy. Ale tak go zostawię.
Myślę, że zobaczę, jak tutaj z tej strony wygląda, bo te owiewki czy nie wiem, dyfuzor jest raczej po środku. Ale to nie, no w sumie wygląda w miarę ok, więc zostawiam. Mamy tutaj jeszcze progi. Trochę takie dziwne te progi są, ale z troszeczkę z mniejszą opór. No i maskę sobie już zainstalowałem. No bardzo chcę zmienić sobie kolor tego auta. Projekty i lakiery, lakierowanie. Karoseria, kolory producenta. Możemy mieć czerwonego. Wiecie co, zainstalowałem? Zainteresowałem się tym autem ze względu na NFS-a. W NFS-ie fajnie naprawdę sobie zrobiłem Mitsubishi. Tak myślę, a ciekawe, jak tym samochodem będzie migać się w Fordzie. No nie dokładnie tym, bo jak mówiłem, to jest ósemka, a w NFS-ie mamy dziewiątkę, ale i tak myślę, że będzie bardzo, bardzo ciekawie. Poprzednie kolory to nie, producenta zwykły. Nie mam pomysłu, co by tutaj dobrać, ale chyba wezmę sobie jakieś kolory specjalne. I tak troszeczkę mi się nawet podoba włókno węglowe. Tu jest zaawansowana kamera, przyciemnienie. Co to jest? Aha, właśnie. Troszeczkę to jest za ciemne, jak dla mnie. I można to odrobinę rozjaśnić. Bardzo dobrze. Nasycenie. Tu jest jakaś barwa, tak. Możemy sobie. No, myślę, że. Ja wiem, taki szary. Może taki trochę bardziej palony. O, zobaczymy. Okej. No, shit, man. Kolory specjalne jeszcze raz. Zainstalowało się, a to było dziwne teraz. Przyciemnienie. O, i teraz rozjaśnimy. I dupa, niech już będzie taki. O, jest git, jest git. Felgi. Felgi dałbym czerwone. A co, zaszaleję sobie, nie takie aż. Myk. Za chwilę ten samochód także sobie przyciemnię. Kurde, obniżę. Co ja gadam? Spoiler oddzielnie, oddzielnie lusterka, ale nie chcę jakoś zapić dla bieżącego samochodu. Nie chcę jakoś tutaj robić nie wiadomo jakich fanaberii. Niech sobie będzie taki stylowy, ciemny Lancer. W NFS-ie mam czerwonego Lancera, bardzo ładnie wygląda. A tutaj będę miał sobie czarnego. A co? Właściwie to jest takie włókno, imitacja jakiegoś włókna węglowego. Zapomniane wozy, co my tutaj mamy? O, ten już jest gotowy. Kurde. Będziemy mieli się czym zajmować w następnych odcinkach. Wow. No ale dzisiaj Lancer, Lancer. Koniecznie chcę Lancera sobie obadać. Mam go w klasie B i ma 668 punktów na statystyce. Zobaczmy najpierw, jak to śmiga, bez jakiegoś tam ulepszania. Tak wygląda w jeździe dowolnej. Bardzo fajnie brzmi, zobaczmy w środku. No, niestety nie mogę się w dół spojrzeć, mogę tylko tak na boki. Wow, ale świetnie ta maska wygląda, tak się błyszczy. Megaśnie, troszeczkę. Dezorientuje mnie odrobinę ten przedziałek. On nie jest na środku, tylko jest tak troszeczkę na lewo wysunięty i wydaje mi się, jakbym troszeczkę bokiem jechał samochodem, ale to jest tylko takie moje złudzenie teraz, jak gram. Bardzo fajnie to wygląda, ten samochód. Nie da się tutaj zadriftować na takim łuku, ale tu mamy zawodnika bardzo mocnego. Nie wiem, czy uda mi się go pokonać. To jest chyba Porsche. Pamiętałem, Macan? Jakoś tak się nazywał? Macan Turbo, tak. Spróbuję go pokonać. Nie wiem, czy mi się uda. Ma chyba trochę lepsze przyspieszenie niż mój Mitsubishi, ale kurde, Mitsubishi wygląda przepięknie. Strasznie mi się ogólnie podoba. Nie wiem, czy ja to mówiłem na odcinkach z Need for Speeda, ale strasznie mi się podobają te światła z przodu w tym modelu. No są po prostu pięknie, tak maska je w pewnym momencie jakby przycina. To jest niesamowite, jak ten samochód wygląda. I no jest, o kurde, jest po prostu piękny.
Jak nie Skyline, to Lancer Evo 9 albo 8, albo jeszcze 7, bo 7, 8 i 9 są do siebie bardzo podobne, jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, naprawdę różnią się detalami głównie. Przynajmniej ja mam takie wrażenie, bo patrząc na te samochody w tych NFS-ach, czy ogólnie grach wyścigowych, to tak po prostu patrzyłem, że one są bardzo do siebie podobne. Może gdzieś tam detalami się różnią. Dobra, no raczej nie wygram z tym Porsche Macanem. Z tego co... No ja kiedyś myliłem ten samochód z Panamerą, nie Panamerą, Cayenne, o. To jest też SUV, tylko że Cayenne jest większe, z tego co mi pisaliście w komentarzach, a Macan jest ponoć mniejszy. Można się pomylić, bo te samochody są do siebie bardzo podobne. Tak? No okej, okay, dobra. Ulepszenia. Wiecie co, mi się troszeczkę... Aha, miałem coś sprawdzić. Tutaj gdzieś był... Moment. Automatyczne ulepszenie. Właśnie o to mi chodziło. Klasa A, klasa S1, klasa S2. Tak? Mam tutaj pole do popisu. Myślę, że chciałbym spróbować ten samochód w klasie A. Tak jakoś mi pasuje. Jakoś nie pasuje mi to auto do ścigania się z takim Huracanem albo wozami temu podobnymi. Myślę, że w klasie A on znajdzie swoje miejsce. Mamy tutaj ulepszenia, już gotowe. Prawdopodobnie będzie wymaksowany, zaraz zobaczymy. Jeśli nie, to zawsze mogę coś tam sobie zmienić. Napęd mamy 4x4, o proszę, mamy klasę A, równo 800 punktów. Tak, zobaczmy jakie tutaj ulepszenia nam zainstalowało. To mamy zainstalowane. Dolot mamy ostatni. Ja nie wiem, czy to ma jakieś tam większe znaczenie, co zainstalujemy, jak to będzie wpływać na osiągi, ale z tego co kiedyś patrzyłem, to jakieś tam znaczenie ma, tylko nie wiem czy większe czy mniejsze. Patrzę tak mniej więcej co mi się tutaj zainstalowało. Ok, widzę, że prowadzenie, aha, jeszcze odciążenie. No nie, zaraz zobaczymy jak to śmiga. O kurde, od razu klasa S1 była, chyba nawet prawie S2. Oponki, typ opon. Ok, mamy opony sportowe. Mogę spróbować jeszcze... A, ok, dobra, mogę zmienić sobie felgi. No ale właśnie, teraz jak zmienię felgi, to mogą mi się staty zwiększyć. Właśnie, bo niektóre felgi są lżejsze od tych, które są zainstalowane standardowo w tym samochodzie. A więc może się obniżyć statystyka. Sorry, podwyższyć, tak? Tak, bo są lżejsze. Tutaj coś jeszcze mamy, ale niektóre, ale widzę, że da się to jakoś tutaj zgrać. Te felgi od Mitsubishi, aż od Mitsubishi, to są po prostu BBS-ki. I one są w miarę spoko, ale ja bym chciał mieć coś innego. A co, zaszaleję sobie. To też, te mi się podobają, a to też chyba są BBS-ki. Albo Racing, coś tam. Dobra. No niech będą. Myk. I jeszcze średnica, rozmiar. No tu już niestety, a to dziwne trochę. Zwiększam rozmiar. I samochód, mimo że niby wszędzie statystyki pokazują się jakby... jakby się pogarszały, to... Ogólna statystyka rośnie, a tutaj nawet spadła. Pff, dziwne. Nie, no dobra, to ja zostawiam sobie takie kapcie standardowe i tyle, nie będę tu kombinował. O, spoilerowanie mamy. No i konwersji nie będziemy tu robić. Mamy gotowego Lancera, kurde, bez większego bawienia się w tuning. Jeden z widzów właśnie w komentarzach pod filmem, zachęcam ogólnie do komentowania, bo ja wtedy też się sporo uczę i też dużo pomysłów możecie mi podsunąć w ten sposób. I właśnie jeden z widzów powiedział, że ej, słuchaj Lucek, tu jest takie coś jak automatyczne tuningowanie. Wszystkie części automatycznie ci się dobiorą, nie będziesz musiał się za każdym razem bawić w to. I tak zrobiłem i zobaczcie, no kurde, bardzo fajnie mi się jeździ tym Evo teraz. Lepiej przyspieszaj to znacznie, ale zobaczymy co będzie na wyścigu, tak?
Oczywiście mogę z tego Evo zrobić potwora, jak to czasami mam w tradycji już, że robię z jakiegoś samochodu nagle 1000-konnego monstera albo coś innego. Polecam zobaczyć w tym przypadku filmik o Toyocie Suprze, która miała ponad 1000 kW. To jest jakieś 1500 koni mechanicznych albo więcej. Wow, ten samochód prawie że latał. Naprawdę, w pewnym momencie jak jechałem po autostradzie i ja nie wiem, czy ja się wtedy wybiłem czy coś, ale podrywało go do góry. To było niesamowite. Ponad 400 km na godzinę w normalnych warunkach, w normalnym świecie. Nie jestem pewny, czy byłoby to możliwe, aby osiągać takie prędkości tą konstrukcją, czyli konstrukcją Toyoty Supry. A skoro... Kurde, nie, to jest chyba niemożliwe, żeby tak szybko jechać z Suprą. To już, jakbyśmy chcieli tyle osiągnąć Suprą, to już by nie była Supra. To by była chyba tylko naniesiona jakaś tam karoseria, mniej więcej przypominająca Suprę. I tyle, tak? Szkielet samochodu całkowicie by musiał być zmieniony. Tak samo i odpowiednie felgi, opony. No już nie wspomnę oczywiście osiągi, czyli moc. O, wszystko by musiało się chyba zmienić w tym samochodzie. Myk. Udało mi się wygrać, nie wiem, bardzo łatwo. 70 tysięcy kredytów to jest zajebiście dużo. Jak na taki pojedynek, który był łatwy. Zobaczymy, co udało mi się wylosować. Oby samochód. 44 tysiące kredytów. Jeszcze lepiej. Wspaniale. No, wygraliśmy sobie. To był najlepszy... Najlepszy drivatar chyba? Bo to nie był raczej gracz. Nie, teraz gram offline. Gdybym grał online, online też pokażę wam później, bo to jest też niesamowite w tej grze, ale najpierw chcę się skupić na tej fabule i na tych wszystkich wyścigach, mistrzostwach. Więc zaskoczony troszeczkę byłem, że ten drivatar zawrócił na starcie i pojechał w drugą stronę, albo chciał sobie obrać inną ścieżkę, która jednak okazała się niewypalną lub gdzieś zaliczył kraksę. Ja pojechałem sobie normalną drogą sugerowaną przez GPS i wygrałem z palcem na padzie. No, więc nie wiem, dziwne to było, ale udało mi się wygrać 70 tysięcy kredytów, to jest, jak mówiłem, dużo. Dobra, zobaczmy, co my tutaj mamy do roboty, jeśli chodzi o mistrzostwa. Bardzo szybko poszło z tym całym tuningiem. Mogę się tepnąć tutaj za 7600 kredytów, nie omieszkam. Chociaż pewnie tam obok było Centrum Horizon i do Centrum Horizon mam za 0 kredytów teleport, więc... No ale dobra, było, minęło. Weź udział w zawodach. Będę się ścigał, ikonka mi tak mówi, że będę się ścigał z jakimś samolotem transportowym, ale zaraz się okaże. I tak nie będę ścigał się w Mitsubishi, tylko dadzą mi prawdopodobnie jakiś inny samochód. Storm Chaser. Samolot transportowy. O proszę, jedziemy Jaguarem X. Nie, to nie jest XKR. To jest jakiś Jaguar RS. Z tego, co jestem wszechwiedzący, że obydwaj musicie zaliczyć wszystkie punkty, a ta maszyna ma wielki promień skrętu. Wielki, wielki. Poziom trudności. Tylko ABS włączony, drivatar nie do pokonania, ale tutaj to chyba nie ma znaczenia, bo na początku, jak zaczynałem serię ogólnie z Forzy, to niektórzy mi mówili, że tego typu eventy są oskryptowane i nie da się tu przegrać. Z czym nie do końca się zgadzam. Ale później jednak zacząłem się zgadzać, bo rzeczywiście trudno było przegrać. Jadę w deszczu z samochodem Brytyjczykiem z napędem na tylną oś, więc może być ciekawie. Pięknie się błyszczy ten samochód, ma bardzo ładne kształty. Chociaż ja ogólnie nie przepadam za Jaguarami ze względu na grille. Nie podobają mi się grille z przodu tego auta. Tak, ale tyły mają bardzo ładne i ogólnie w ogóle modele w tej grze są piękne. Jeszcze jak widzę, jak... Ach, taki... Tak opływa ten deszcz. Ach, to wygląda pięknie, naprawdę. Jezu, jak on leci, to się wszystko trzęsie. Ale rzuca dupę ładnie. Dobra, muszę się skupić troszeczkę, bo... No niestety, kontrola trakcji wyłączona, pada deszcz, samochód, duża moc, napęd na tył. To nie jest łatwe zadanie, aby jechać tutaj perfekcyjnie. Więc będę musiał się starać troszeczkę.
mniej driftować, zakręty pokonywać dokładnie, bez jakichś tam problemów. Okej, okay, dobra, poszło. Teraz miałem pod górkę, więc troszeczkę samochód wolniej jechał i nie buksowały mi koła. No ale przy ostrzejszych zakrętach jest jednak problem i trzeba na to uważać. Cholera, kurde, jak on tutaj w ogóle leci? To nie wiem, to jest chyba pilot mistrz, że on tutaj tak nad drogą sobie śmiga bez żadnego problemu. W ogóle nic nie słyszę. Ten samolot jest strasznie głośny. Ej, koleś, weź mnie na pakę! Tak by wylądował na jakiejś autostradzie, albo jechał, ja bym za nim tak wskoczyć on na pakę na wjeździe. A co? Dobra, tutaj będzie kilka zakrętów, muszę uważać, przygotować się ładnie. O, o. Łoch, myślałem, że to coś twardego, ale na szczęście nie. No i módlmy się, aby ten pojedynek był skryptowany, bo ciężko jest tutaj dogonić tego wielkiego dziada. Mimo swoich niezaprzeczalnie większych gabarytów, nie daje za wygraną. Muszę uważać z gazem. Niestety na zakrętach nie jest różowo. Nie ma tutaj mowy o deptaniu do końca przy wyjściu z zakrętu, absolutnie. Samochód traci przyczepność i kurde. Dużo gorzej się przyspiesza. A nam zależy, żeby to wygrać. Zahaczyłem się nie wiem o co, bo mnie tak nagle zatrzymało śmiesznie. Dobra, jakoś poszło. Nie jest łatwo. 81% już za mną tego całego eventu. Okej, okay. Tutaj ładnie wszedłem. Zdaje się, że powoli zbliżamy się do końca. Jest tutaj wielkie lotnisko. No i ostateczny pojedynek. Chyba. Tak, tam już jest końcówka. No i zaraz się rozstrzygnie, czy rzeczywiście te wyścigi są skryptowane, czy też nie. Bez problemu udało się wygrać. Znaczy, no, troszeczkę rączki się. XKRS to jest jednak, 2012 rocznik. I troszeczkę mi się rączki spociły, nieznacznie, no ale jednak trochę. 14 tysięcy kredytów, ładnie, ładnie. No i było trudno, było trudno. Były takie zakręty dość hardkorowe, gdzie trzeba było, no, raczej nie wariować z tym gazem, bo samochód bardzo podatny na utratę przyczepności, szczególnie na deszczu. Pewnie miał wyścigowe oponki zamiast jakichś zimówek, żeby lepiej odprowadzać wodę spod kół. No, ale... ale jakoś poszło. W sumie myślałem, że będzie gorzej, bo te pierwsze checkpointy, no to tym samolotem pokonał idealnie. Kończymy te mistrzostwa. Jeśli jesteście gotowi, zbierzcie się w centrali przy placu Masena w Nicei, aby wyruszyć na kolejny etap wycieczki. No dobra. Nie muszę tutaj raczej wyznaczać, znaczy teleportować się, bo to jest już obok, całe szczęście. Zaczynamy z Nicei, prawdopodobnie zaczną się całe mistrzostwa jedną wielką podróżą do miejsca. Tu mamy jakiś nowy samochód do sfotografowania i to jest chyba Ford Capri. Czy mam rację? Ford Capri RS 3100 albo 3100, jak ktoś chce. Myk. No dobra, zobaczymy, jak Lancer radzi sobie w deszczu. A powinien radzić sobie dość dobrze. Tutaj nawet mieliśmy, jak widzieliście przed chwilą, możliwość zrobienia tego auta na rajd, więc raczej to jest samochód sugerowany przez grę jako naprawdę auto o dobrej trakcji i dobrych osiągach w trudnych warunkach, więc okej. Dlaczego mi zawsze proponuje te samochody w tych trzech tutaj, tą klasę, której nie mam, których samochodów po prostu nie mam? Ach, dziwne to jest. Iconic Rally.
Moment, gdzie jest obecny samochód? Yeah! I bierzemy mojego lancerka. Szkoda, że nie ma tutaj dziewiątki, ale myślę, że dużej różnicy w wyglądzie nie ma. Te samochody są naprawdę do siebie bardzo podobne. 13 km do przejechania przede mną. Wiecie co? Tam gadasz głupoty, ja się zawsze ścigam. Ja się uwielbiam ścigać. Mam dla was dwa tematy podczas tej jazdy, o których opowiem. Pierwszy temat to jest właśnie o GTA Online. Teraz sporo gram w GTA Online i jest tam taki motyw, że jeśli się robi napady, no to wszyscy gracze chcą pomijać tą podróż, czyli jechanie samochodem, swoim wypasionym autem jakimś na miejsce, gdzie trzeba wykonać jakąś akcję. Mimo że ja tych napadów zrobiłem już setki i znam je na pamięć, to i tak lubię sobie w nie grać. I najbardziej właśnie lubię tę podróż, gdy wsiadam sobie do mojego fajnie stunigowanego samochodu w GTA i sobie jadę w wyznaczone miejsce. I dużo graczy chce to pomijać, a ja to właśnie najbardziej lubię. Lubię się w ten sposób bawić. No po co się kupuje te samochody, tak? Do jakichś tam akcji, misji, czegokolwiek. I to mi się właśnie bardzo podoba. Natomiast, no właśnie, każdy chce grać jakoś po swojemu, każdy chce nabić szybko kasiorę, jak najszybciej, żeby o, fajnie było i tak dalej. A czasami jak organizuję jakieś napady tamto, daję graczom po jakiś tam większy procent kasy, bo tam można się dzielić kasą i żeby oni też mieli, bo mi tak naprawdę zależy bardziej na tej zabawie, chociaż kasa też fajnie jak wpadnie, no nie? Wtedy można sobie kupić inne samochody. A drugi temat to właśnie odnośnie Lancera. Lancer pierwszy raz spodobał mi się w grze Need for Speed World, gdzie było kilka rodzajów tego Lancera i był to jeden z najgorszych tam samochodów w tamtej grze. No niestety tamta gra była tak skonstruowana, że Ferrari California, o ciekawe. Ta gra była tak skonstruowana, że nawet w rzeczywistości zajebiste auta były gorsze od aut, które w rzeczywistości są do dupy. Tak? To jest takie dziwne. Ach, mnie to strasznie zawsze bolało w tamtej grze. No ale było sobie to Evo, była tam Evo 9, Evo chyba nawet 7, Evo 8 i każdy z tych samochodów był autentycznie do dupy pod względem osiągów, a w tamtej grze właśnie osiągi były najważniejsze, bo była to darmówka. Te samochody były w ogóle za kasę z gry do kupienia, bo tam ogólnie mówię teraz do osób, które nie grały, chociaż wiem, że sporo osób właśnie, które mnie ogląda, grało w Need for Speed World'a i doskonale orientują się, jak ta sytuacja wyglądała. Ale tłumaczę te wszystkie rzeczy, żeby osoby, które sobie teraz wbiły na mój kanał i oglądają Forzę, żeby wiedziały, o co chodzi. Więc w Wordzie, no właśnie, były te samochody i bardzo ubolewałem nad tym, że taki piękny Mitsubishi Lancer był strasznie zgwałcony, strasznie słaby. Kurde, ja tego naprawdę nie rozumiałem. Jak taki wspaniały samochód o takich wspaniałych w rzeczywistości osiągach i niesamowitym wyglądzie mógł być taki słaby w tej grze. No po prostu mnie to strasznie bolało. Ale lubiłem mieć to auto w garażu i czasami gdzieś tam na jakieś spotkanie z innymi graczami wyjechać. No bo to był taki unikat, tak? Nikt nie miał tam słabych, nikt nie jeździł słabymi samochodami. Przeważnie, bo kto by chciał cały czas przegrywać. A ja czasami nawet lubiłem się pościgać takim samochodem, którego nikt nie ma. I nawet udawało mi się zdobyć drugie albo trzecie miejsce, co było też świetne i dawało mi mega satysfakcję. I to była największa frajda dla mnie, jeśli mogłem wygrać. Ja mam ogólnie tak, że strasznie lubię mieć samochód, którego ktoś nie ma, rzecz, którą ktoś nie ma. Lubię na przykład ścigać się z nawet osobami, które mają troszeczkę lepszy samochód pod względem osiągu, ale mój samochód musi być tym unikalnym i już. Tak jakoś mam, no. I właśnie lubiłem sobie wsiadać do takich słabszych aut i się nimi ścigać. Na szczęście tutaj jest zupełnie inaczej i każdy samochód można zrobić tak, aby był konkurencyjny. Jednakowo każdy z tych samochodów, jakie są tu dostępne, prowadzi się zupełnie inaczej. I tak samo jest też w najnowszym NFS-ie, chociaż tam ta jazda jest taka trochę kontrowersyjna, a szczególnie prowadzenie samochodów, no bo ciężko to tak do końca wyczuć. Oczywiście każde auto, jak wspomniałem, prowadzi się inaczej, no ale jak zaczynamy coś tam tuningować, to okazuje się, że
po jakiejś tam drobnej zmianie nawet auta prowadzą się zupełnie inaczej i ciężko się do nich przyzwyczaić. Także no, to jest właśnie fajne w tej grze, że tutaj możemy sobie dostosować te samochody tak jak my byśmy chcieli, aby jeździły. I ja wcale nie chcę, aby ten mój Lancer tutaj w tej grze osiągał jakieś tam 400 km na godzinę. Ja może mam kilka samochodów, które taką, nawet chyba jeden, chyba to jest właśnie tylko Supra w tej grze, która takie prędkości może osiągnąć. Dlatego, że mi to jest w ogóle do niczego nie. Nawet mogę z swojego samochodu zdjęcie zrobić, dostałem kasę. Mi to jest w ogóle do szczęścia niepotrzebne, żeby samochód osiągał jakieś zajebiste prędkości. Ja chcę, aby to auto miało w miarę zbliżone osiągi do tego z rzeczywistego świata, plus jakiś tam mały smaczek w postaci właśnie może troszeczkę lepszych osiągów, albo może jakiegoś dodatkowego spoilerowania, jakiegoś fajnego malowania, czegoś co doda temu samochodowi jakiegoś takiego mojego charakteru i mojego widzimisię. O, tak sobie myślę. Tutaj mamy kolejny wóz do zrobienia zdjęcia. Oj. Ach, zapomniałem jak ty się nazywasz. Proszę mi powiedzieć jak ty... Camaro. Chevrolet? Coś tak mi się kojarzy. Albo Pontiac? Nie mam pojęcia już. Zgłupiałem. Chevrolet Camaro Z28. Tak. Gotowe. Lecimy. Jesteśmy prawie u celu. Ja się tak rozgadałem. A tutaj już jest cel, gdzie... O, proszę, kolejne zdjęcie i tutaj będziemy mieli już chyba 200 samochodów ozdjęciowanych, jak ja to mówię. I BMW... Jakie ty jesteś BMW? Ojej, no BMW to się w ogóle nie znam. 40 tysięcy kredytów, ładnie dzisiaj leci kasa, nie powiem. Wpadło. Cały czas robię zdjęcia tych samochodów i też jakiś tam widz powiedział, że można robić samochodom zdjęcia i dostaje się kasę. Ja od tamtego czasu, jak jeżdżę sobie właśnie jak teraz po jeździe swobodnej, czy tam dojeżdżam gdzieś, czy czegoś szukam, patrzę, jest ikonka aparatu nad autem, robię fotę, dostaję kasę. No i tak się uzbierało. Kierowcy należący do najlepszych. Nie mów, że ci powiedziałem, ale ponoć facet w Focusie macie na oku. Dobra, Focus. Wybierz wyścig, aby rozpocząć mistrzostwa. Doszedłem, a szukałem w opcjach dosyć długo. I tak, Y, myk, mamy wodę, no nie? Możemy sobie lecieć do przodu. Pyk, pyk. I to sobie będzie tutaj wodą lało, domek. No ale domek jest wodoodporny, jak to domek. Więc musimy wybrać coś bardziej strasznego.